Mhm. Powiedz mi, Harvey Weinstein, jakkolwiek mówimy... Weinstein. To nie jest Niemiec? Nie. Harvey Weinstein! Coś w nim takiego coś jakby jest. Coś jest niemieckiego! Tę rękę wkładał, gdzie nie trzeba. Słuchaj, Harvey Weinstein, miałaś kiedyś, mówiąc bardzo delikatnie, propozycję pracy za masaż, jak to mówił Harvey Weinstein? Wiesz co, serio, ja bo ty jesteś odważna dziewczyna. Ja zawsze byłam taka zasadnicza. I, ale no, jesteś seksowna, przyciągasz poczekaj, uwagę. Poczekaj. No i zobacz, mam 40 lat i co dopiero... Co ty tak podkreślasz? Poczekaj! I dopiero teraz dostaję te filmy i tak dalej. A zależało mi już wcześniej. I chodziłam na castingi. I wtedy na przykład byłam na jakimś castingu, wyszło super, mówią mi... Boże, jak pani zagrała, jak pani zagrała. Okej, okay, ja się przebieram w jakiejś tam garderobie i przychodzi producent. Ojej! Harvey Weinstein! Przychodzi i robi tak. Tak patrzy na mnie tak. A ja tak. A on... No świetnie, świetnie, świetnie. A ja... No dziękuję, dziękuję, dziękuję. A on... A ja... I poszedł. I nie dostałam tej roli. Może trzeba powiedzieć jeszcze dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ale nie, ty... chodziło o to, żebym powiedziała, naprawdę pan tak myśli? Naprawdę? To od pana się spodziewałam tej opinii najbardziej. Myśli pan, że dostanę tę rolę, a on pomyślimy albo coś tam, wiesz. I wtedy idą te propozycje, a ja po prostu nie przypuszczałam, że tak można i znaczy nie umiałam się zorientować. Ale dlaczego ty tak, wiesz, no nie chcę umniejszać afery Weinsteina? Ale skąd wy ciągle przypuszczacie, że jak facet przychodzi i mówi, no nieźle, 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 to on myśli o seksie? Wiesz dlaczego? Dlatego, a może on jest taki rozedrgany wewnętrznie? No może się pomyliłam. Nie a wiem. Może jemu chodzi tylko o masaż? Ten Weinstein też mówi, że dotyka piersi tak odruchowo. Co wchodzi do niego kobieta, tak, oj, przepraszam, myślałam, że to kałamasz. Nerwice chyba ma. Nie, nie, no to nie, to jest... Ale ci, słuchaj, no to nie jest nowa sytuacja w Hollywood. Przecież znamy, że znamy historię Marilyn Monroe i tak dalej. No, no po tak. prostu ludzie nawet... Ale czy to jest w ogóle Hollywood, czy to nie jest układ władzy, że jest ktoś, oczywiście, od kogoś zależy... Tylko, że w Hollywood jest tyle pieniędzy, ile tutaj nigdy nie będzie. I dlatego... No, ale masz zdanie na temat swojej ojczyzny, wiesz? A słyszałeś o centralnym porcie lotniczym? Będzie. O, zażyłem cię. A oni nie mają centralnego portu lotniczego. Dla baranów, czy tam baranów. Nie? Nie, no myślę, że im więcej pieniędzy, tym więcej takich sytuacji. Czyli nie miałeś takiej bezpośredniej, nie miałeś? Nie, nie miałam.